Dzień dobry Państwu. Ewelina Włodarczyk, zapraszam na Info Lipno. W dzisiejszym programie dowiecie się, kto może pochwalić się najpiękniejszym balkonem i ogródkiem przyblokowym, jakie są zasady honorowego dawcy krwi, co ciekawego dzieje się w naszym powiecie, a także zaprosimy Państwa na sportowe wydarzenie roku w lipnie. Lipnowskie osiedla odznaczają się pięknymi balkonami i ogródkami przyblokowymi. Wszystko ze sprawą osób, które kochają kwiaty i otaczają nimi siebie oraz swoich sąsiadów. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej postanowił wyłonić najpiękniej ukwiecone balkony i ogródki przyblokowe na swoim terenie i nagrodzić ich autorów za trud włożony w to, aby na osiedlach żyło się piękniej i bardziej kolorowo. Główną ideą konkursu, który przeprowadzamy, jest jakby zachęcenie mieszkańców do większej dbałości o swoje najbliższe otoczenie, ale też nie ukrywam, że chcemy w jakiś sposób wynagrodzić tych mieszkańców, którzy upiększając swój balkon, czy też dbając o te tereny przyblokowe, powodują, że tereny spółdzielni są coraz bardziej atrakcyjne i zwiększają tym samym jakby walory estetyczne zamieszkania. Zorganizowano więc konkurs, w którym według powołanej komisji najpiękniej ukwieconym balkonem odznaczyła się Maria Ossowska. Prawie tak samo kolorowym balkonem pochwalić się może Magdalena Chwojka, Jolanta Hapter i Marianna Trojanowska. Z kolei najpiękniej ukwieconym ogródkiem przyblokowym zajmują się Teresa Balińska, Kazimiera Kropkowska, Krystyna Kalinowska i Barbara Lewandowska. Miejsce drugie przyznano Honoracie Ziemińskiej, a trzecie Teresie Rakowskiej. W skład powołanej komisji konkursowej weszło 3 pracowników spółdzielni mieszkaniowej oraz 2 członków Rady Nadzorczej, a nagrody rzeczowe przyznane naszym ogrodnikom współfinansowane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia. Masywne krwotoki, urazy, wypadki, jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom, w tym nowotworowym. Krew jest bez wątpienia najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Dlatego warto wiedzieć, że jej oddawanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla naszego życia czy zdrowia. Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku przez profesjonalny personel medyczny. Oddanie krwi nie stanowi żadnego uszczerbku dla zdrowia, ponieważ oddajemy 450 ml krwi, a w organizmie dorosłego człowieka płynie w granicach 5-6 litrów. Kiedy zastanawiamy się, czy oddać krew, warto pamiętać, że oddając ją ratujemy życie i zdrowie drugiego człowieka. W dniu oddania przysługuje nam zwolnienie z pracy, szkoły, a także możemy uzyskać zwrot kosztów przyjazdu do RCKiK lub najbliższego terenowego oddziału centrum. Jeśli to nie są wystarczające argumenty, to pomyślmy także o sobie. Za każdym razem, kiedy oddajemy krew, mamy wykonywane badania laboratoryjne, o których tak często zapominamy w codziennym życiu, oraz otrzymujemy czekoladę jako ekwiwalent kaloryczny. Krwi w okresie wakacyjnym brakuje ze względu na zwiększoną liczbę wypadków komunikacyjnych, a także poprzez różnego rodzaju urazy wielonarządowe, głównie spowodowane w rolnictwie czy też właśnie na drogach. Aktualnie w naszym regionie jest bardzo duże zapotrzebowanie na wszystkie grupy krwi, w szczególności na ARH+, 0RH+, ARH-, 0RH- i BRH-. Są małe zapasy grupy BRH+, i ABRH+, oraz ABRH-. Ale niestety potrzebujących wciąż przybywa. Pomóżmy im, przychodząc 26 sierpnia na plac Descartes w godzinach od 10 do 16. Pamiętajcie, że wasza krew ratuje życie. Podzielcie się nią, bo krwi nie da się wyprodukować. Władze powiatu lipnowskiego mogą pochwalić się nowymi inwestycjami i dobrą kondycją finansową budżetu samorządu. Warto w tym miejscu wspomnieć o mini obwodnicy, która niebawem zostanie oddana do użytku, jak również o szpitalu, który jeszcze kilka lat temu stał na granicy bankructwa. Kiedy przyda nam się obwodnica? Nam, mieszkańcom Lipna, może przydać się, kiedy będziemy chcieli ominąć korki, które nieustannie towarzyszą nam w drodze powrotnej do domów w godzinach szczytu. Nowa mini obwodnica prowadzi od drogi krajowej nr 10 w kierunku Głodowa do trasy Lipno-Płock. Jadąc nią, ominiemy najbardziej zakorkowane odcinki naszego miasta. Mini obwodnica ułatwi także trasy tirom, które nieraz musiały wjeżdżać do miasta, aby z DK10 przejechać do Płocka. Są już znaki poziome na jezdni. Widziałem już wraz z żoną, proszę Państwa, pojechałem specjalnie zobaczyć nawet. Już jeżdżą.
już jeżdżą na rejestracjach W, załóżmy z Płocka, ludzie jeżdżą już nie sztyry, otwarcie, no planujemy możliwe, że jeżeli to będzie, bo jeszcze trzeba tam niektóre rzeczy, bo to trzeba odebrać, tak, zarząd dróg musi tam odebrać tą robotę, wszystko musi być dograne na ostatni guzik, no jeżeli to będzie, no to myślę wrzesień tego roku. Mini obwodnica miasta Lipna kosztuje samorząd powiatowy ponad 2 600 000 zł. 400 000 zł na tę inwestycję przeznaczyła gmina Lipno, ponieważ to na jej terenie powstała nowa trasa. Starostwo w chwili obecnej stara się o otrzymanie częściowego dofinansowania na realizację nowej obwodnicy, ale starosta podkreśla, że nawet jeśli pieniędzy nie dostaną, wówczas budowa obwodnicy i tak zostanie zakończona we wrześniu bieżącego roku. Myślę, że to jest fajna trasa. Zachęcam, jeżeli macie chwilę czasu, a ci, którzy mają pojazdy, mogą się udać parę metrów od Lipna, tu od strony, jak się jedzie do konwektoru, to jest, nie wiem, niecały kilometr może w prawo, kolankowo do Głodowa, za trasą wojewódzką na Płock, czyli za komendą wojewódzką trochę dalej. Zobaczycie Państwo, fajna trasa, która mam nadzieję w części spełni oczekiwania mieszkańców i ulży w przejeździe właśnie ulicą Okrzei, skrętem do cmentarza czy na wprost. Drugą bardzo ważną sprawą, którą poruszyliśmy w rozmowie z Krzysztofem Baranowskim, jest kondycja finansowa jedynego szpitala w Lipnie, który aktualnie w 100% należy do starostwa. Proszę Państwa, no i temat szpitala, spółki z o 100% spółki, czyli wszelkie udziały ma powiat lipnowski. My, mieszkańcy powiatu lipnowskiego, no to co słychać na rynku w ochronie zdrowia, tych pieniędzy jest o wiele za mało. Te kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oczywiście nie realizują w pełni naszych oczekiwań, bo byśmy chcieli więcej, ale powiem Państwu, że decyzja Rady Powiatu, Zarządu była jak najbardziej właściwa w 2009 roku, że przekształciliśmy to w spółkę. Każdego roku szpital Lipno spółka z o.o. kończy niewielkim zyskiem netto. W roku ubiegłym była to kwota 516 tysięcy złotych. Z tej kwoty wyodrębniono około 130 tysięcy złotych na zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych z 450 tysięcy na 580 tysięcy złotych. Pozostały zysk w kwocie prawie 390 tysięcy złotych zwrócono na kapitał zapasowy spółki. Nie mamy problemu już ze szpitalem. Dziwią się niektórzy samorządowcy, jak w Grudziądzu, we Włocławku czy tam gdzieś, że szpitale nabierają wody do łódki i po prostu balansują na krawędzi bankructwa. My tego nie mamy. Staramy się inwestować w ten szpital. Jest robiona dokumentacja na izbę przyjęć ekstra. W tym roku jeszcze przeznaczyliśmy, Rada Powiatu przeznaczyła na nasz wniosek 1 000 000 zł do wykorzystania dla szpitala. Jest też, myślimy o remoncie oddziału wewnętrznego do dokończenia na drugim piętrze i o wymianie całej struktury szpitala. Czyli jedna ściana jest zrobiona od strony pogotowia. Chcemy w takiej strukturze zrobić cały szpital. Na ten cel wpisaliśmy do rozwoju programu dla społeczno-gospodarczego dla powiatu o kwotę około 4 200 000. Wiemy już, że niebawem doczekamy się remontu szpitala. Będzie nowa elewacja, remont oddziału wewnętrznego i pełna modernizacja izby przyjęć. Jest kończona w tej chwili, według informacji pana prezesa, jest kończona dokumentacja. I myślę, że ta izba będzie wyglądała, no chciałbym jeszcze w tym roku, ale to jest taki proces, no mówię, dokumentacja, pozwolenie, pieniądze są zabezpieczone w budżecie powiatu, tak jak powiedziałem, 1 000 000 zł z Rady Powiatu. Wygląda na to, że w najbliższych latach szpital zmieni swoje oblicze. I chociaż nie jest to miejsce, które lubimy odwiedzać, to miejmy nadzieję, że nie będzie już odstraszał swoim wyglądem jak dotychczas.
Motocross jest jedną z dyscyplin sportu motocyklowego, w której zawodnicy ścigają się na specjalnie przystosowanych motocyklach o pojemności od 50 do 450 cm sześciennych. Wyścigi rozgrywane są na torach usypanych zazwyczaj z piasku, gliny lub błota, a na ich trasie znajdują się sztuczne i naturalne przeszkody w postaci wzniesień, garbów, rowów, stromych pojazdów i zjazdów. Zawodnicy lipnowskich klubów mogą pochwalić się niemałymi sukcesami w tej dyscyplinie. Nasi zawodnicy startują w mistrzostwach Polski, Europy, jak również świata. W mistrzostwach świata startuje nasz zawodnik, bardzo utalentowany, młody zawodnik Gabriel Chętnicki. Startował również w zawodach międzynarodowych we Włoszech, w Czechach, na Węgrzech, także wszędzie ma sukcesy. Jest międzynarodowym mistrzem Czech, wicemistrzem międzynarodowym Włoch. Warto wspomnieć również, że Chętnicki jest powołany do ścisłej trzyosobowej reprezentacji na wyjazd na Puchar Świata, czyli na najważniejszą imprezę podsumowującą sezon motocrossowy na świecie. Jest to z pewnością zasługa długotrwałej i wytężonej pracy, ale należy pamiętać, że swoje pierwsze treningi zaczynał na naszym lokalnym torze. Każdy tor ma swoją specyfikę. Ten tor akurat jest piaszczysty. Na pewno dużo zrobiono, żeby ten piasek częściowo wyeliminować, ale jego właśnie podział, częściowo tor twardy, częściowo piaskowy, wymaga od zawodników dużych umiejętności i skala trudności jest dosyć duża, ale ten tor ma bardzo dobrą zaletę i mianowicie kibice nie muszą chodzić dookoła. Z jednego miejsca widzą bardzo dużo i to też ma duży wpływ na bezpieczeństwo tych zawodów, bo tory płaskie, gdzie kibice chcą zobaczyć wszystko, muszą się przemieszczać. W ten czas wchodzą na tor, przesuwają się, krążą między tymi liniami torów, między zawodnikami i to stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla samych kibiców, ale również dla zawodników. Tutaj jest o tyle ta sytuacja o wiele lepsza. Kibice sobie siedzą jak w amfiteatrze, wszystko widzą, także myślę, że to jest bardzo dużym plusem tego toru. Już w niedzielne południe 21 sierpnia na lipnowskim torze motocrossowym odbędą się Mistrzostwa Polski Strefy Północnej klas MX65, MX85, MX1C, MX2C, MX2 Junior, MX Masters, MX Open B, MX Kobiet oraz MX Open. Zawodnicy walczyć będą o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego, Burmistrza Miasta Lipna oraz Wójta Gminy Lipno. Serdecznie Państwa zapraszam. Będzie wielka impreza, wielki motokros z udziałem zawodników zagranicznych. Spodziewamy się około 180 zawodników. Tor już jest przygotowywany. Dzisiaj zaszczycił nas mózg naszego motokrosu w Polsce, pan Marian Zupa, który weryfikuje tor, sprawdza pod względem bezpieczeństwa i wyrazi zgodę na przeprowadzenie zawodów. Mam taką nadzieję. Więc serdecznie Państwa zapraszam. Bilety w cenie 5 i 3 zł będzie można kupić w dniu zawodów. Szanowni Państwo, są wakacje, a w naszym mieście jest wiele osób, które spędzają je na sportowo. Dlatego też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na wakacyjny rajd rowerowy, który odbędzie się 20 sierpnia. Start rajdu na placu Descartes'a punktualnie o godzinie 9. Jego trasa prowadzić będzie przez nasze miasto do Pulka, Rumiankowa, Ryszewka, Czarnego, a metą będzie plaża nad jeziorem w Teodorowie. Cykliści pokonają łącznie prawie 26 km. Zapraszamy do udziału! Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.